Już od wtorku 5 września otwieramy dla wszystkich chętnych Muzeum Śląska Wrocław na Tarczyńskiej Arenie. Od 10 do 18, bo tak będzie czynne muzeum w dni powszednie, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać ponad 75-letnią historię naszego wrocławskiego klubu. Tutaj skupiamy się na historii piłkarskiej drużyny Śląska Wrocław. Jesteśmy przecież w piłkarskim domu Śląska na Tarczyńskiej Arenie, ale będzie też zaznaczona oczywiście wielosekcyjność Śląska Wrocław. Mamy też plansze przygotowane dotyczące medalistów olimpijskich w barwach WKS-u. Ta historia piłkarskiego Śląska Wrocław jest podzielona na poszczególne etapy. Zaczynając od klubu na gruzach miasta, później o drodze do elity, o występach w ekstraklasie, spadku, powrocie, w przysłowiowym międzyczasie także złote lata Śląska Wrocław. To wszystko będzie można prześledzić z jednej strony podziwiając i poznając historyczne artefakty, takie jak proporce, dokumenty, archiwalne zdjęcia, ale także za pomocą wielu multimediów. Mamy tutaj chociażby prezentację zmieniających się herbów Śląska Wrocław, mamy bardzo wiele wywiadów z zasłużonymi piłkarzami Śląska Wrocław, mamy też na przykład prezentację stadionów, na których Śląsk Wrocław rozgrywał swoje domowe mecze. W promenadach Tarczyńskiej Areny znajduje się także strefa aktywności. Strefa aktywności, w której najmłodsi zwiedzający muzeum będą mogli na pewno aktywnie, jak sama nazwa wskazuje, i ciekawie spędzić czas. Obok znajduje się także browar Stu Mostów Sports Bar, gdzie też będzie można się posilić, zjeść coś i się napić. Także zapraszamy serdecznie. Pojawi się także oczywiście opcja zwiedzania muzeum razem ze zwiedzaniem samego stadionu, czyli Tarczyńskiej Areny Wrocław. Już niebawem wszystkie szczegółowe informacje pojawią się na stronie muzeum, czyli www.muzeumśląskwrocław.pl. Zapraszamy serdecznie.